Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Miło mi jest Państwa po raz kolejny gościć w Amicusie na spotkaniu, na kolejnym naszym spotkaniu z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, z siostrami Loretankami i z kolejną pozycją, którą siostry przygotowały. Tym razem siostry wydały dość ciekawą, zaskakującą, dyskusyjną książkę. Książkę żydowskiego autora, który przeszedł na katolicyzm. No i książkę o tytule Za chwilę, o którym powiemy, ale najpierw księże poprosimy o modlitwę, którą rozpoczniemy nasze spotkanie. I może, drodzy Państwo, oprócz intencji naszego spotkania i we wszystkich osobistych intencjach, także naszych narodowych, może niech jedną z głównych intencji naszej modlitwy będzie modlitwa o tę pełnię łaski dla narodu naszego bratniego żydowskiego. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny temu narodowi błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. I wszystkim zmarłym pokoleniom naszych narodów, polskiego i żydowskiego, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Księże profesorze, witamy serdecznie. Bóg zapłać. W Warszawie. Bardzo i w Amicusie. Się cieszę. I ogromnie się też raduję, wielce szanowni i drodzy Państwo, że możemy spotkać się tym razem wokół tematu wyjątkowego. Tak jak zresztą zawsze nasze spotkania mają ten charakter wyjątkowości, bo tak jak Państwo wiecie i każdy z Państwa jest wyjątkowym człowiekiem i każdy moment czasu jest wyjątkowym momentem i każde miejsce jest wyjątkowym miejscem, więc możemy powiedzieć, że rzeczywiście takie przeżywanie życia w Bogu, z Bogiem i dla Pana Boga jest po prostu wyjątkowe i dlatego jest ono zawsze takie bardzo radosne takim, jakim był patron dnia dzisiejszego święty Filip Neri. Także myślę też, że przeżyjemy piękną ucztę ducha i serca i wielorakich treści. I już teraz osobiście się raduję i dziękuję wszystkim na czele z naszymi wielce czcigodnymi i drogimi siostrami Loretankami i wszystkimi siostrami. I czy bracia kapłani są tutaj, to ich też bardzo serdecznie pozdrawiam. I wszystkich Państwa w tym starym warszawskim grodzie, tutaj w świętym miejscu na Żoliborzu, obok relikwii naszego wspaniałego bohatera narodowego, wielkiego człowieka, niezwykłego kapłana, jakże heroicznego męczennika księdza Jerzego. Proszę, bądźcie Państwo pozdrowieni wraz z całą naszą stolicą, Ojczyzny, Państwa Polskiego i właśnie oddaję głos naszemu drogiemu i przezacnemu panu redaktorowi Dariuszowi Pogorzelskiemu, którego też bardzo serdecznie witamy i dziękujemy.
i dziękujemy zawsze za ten trud pięknie, wspaniale, głęboko prowadzonych spotkań. Księże profesorze, bardzo dziękuję. Ksiądz jest dzisiaj bohaterem, ja tylko będę krótkie pytanie zadawał. Dobrze? Świetnie. To na początek krótkie pytanie, księże profesorze. Zbawienie bierze początek od Żydów. To jest tytuł tej książki, tego wydawnictwa. I czy rzeczywiście to jest prawda, księże profesorze? Czy zbawienie bierze początek od Żydów? Można tak, drodzy państwo i drogi panie redaktorze, powiedzieć, że każde słowo, które nasz Pan wypowiedział, czyli Jezus z Nazaretu, jest prawdą. I tę prawdę należy właściwie zrozumieć. I faktycznie, że dla mnie samego najpierw ten tytuł był bardzo zaskakujący, a im bardziej się zagłębiałem w tę lekturę, którą dane mi było przeżyć właściwie w sąsiedztwie nawrócenia tego człowieka z pochodzenia Żyda, Roya Szemana, który wywodzi się, jeżeli chodzi o jego przodków, z Żydów niemieckich, co jest też bardzo ciekawe i dla naszej debaty też bardzo wartościowe. I właśnie znalazłem się za przedziwnym zrządzeniem boskiej opatrzności w Wielkim Poście tego roku pańskiego, w sąsiedztwie jego życia i działania i nawrócenia, bowiem przebywałem przez kilka błogosławionych dni w Narodowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Ameryki w Stockbridge, tam gdzie nasz polski zakon, pierwszy polski zakon utworzony przez Polaka, to są właśnie księża Marianie i oni odegrali bardzo istotną rolę po II wojnie światowej i tam w dalszym ciągu dzieją się niesamowite rzeczy w tym sanktuarium Miłosierdzia Bożego całej Ameryki z woli Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych. I tam właśnie w takim miejscu, mogę powiedzieć odosobnionym w pobliżu tego sanktuarium, sczytywałem sobie te treści, a to miejsce jest w Massachusetts, niedaleko Bostonu i Harvard University, dosłownie tych miejsc, z którymi bardzo związany był nasz autor. I jak pamiętamy, drodzy państwo, słowa te wypowiedział Pan Jezus w tej niezwykle bogatej rozmowie Jego z Samarytanką. To jest w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 4. I właśnie wiemy, że wtedy objawia się uniwersalny Mesjasz. Ale pragnę zacytować dzisiejszego wieczoru tylko fragment tego spotkania. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem.
A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Co to, kochani Państwo, oznacza? To oznacza, że to miejsce, Sychar, to miejsce przeznaczył stary Jakub dla swojego umiłowanego syna Józefa. A wiemy, że Józef nie był synem pierworodnym. Pierworodnym synem Jakuba był Ruben. I zgodnie z tradycją żydowską całe dziedzictwo rodziny odziedziczał zwykle pierworodny syn. Ale tutaj już właśnie jest pewien znak dany ludzkości, właśnie w tym, że nie pierworodny Ruben, który nie zasłużył na to, żeby odziedziczyć bogactwo rodziny Jakuba, w szerokim tego słowa znaczeniu, którego istotę stanowi to dziedzictwo i bogactwo wiary świętej w Boga prawdziwego, starego przymierza. I tak też tutaj już ten tytuł sugeruje, że wprawdzie Pan Bóg zapoczątkował zbawianie świata i przymierze z ludzkością, z narodem żydowskim, ale już tutaj w rozmowie z Samarytanką Pan Jezus objawia, że jest Mesjaszem uniwersalnym. Słowa w duchu i prawdzie oznacza, że więzy krwi są czymś drugorzędnym w rozumieniu przymierza Boga z człowiekiem. I to wszystko będzie się pogłębiać, rozszerzać, ale właśnie tutaj ten tytuł już nas wprowadza w uniwersalność Boga, że Bóg jest uniwersalnym stwórcą, czyli jedynie prawdziwym stwórcą wszelkiego bytu. I dlatego to ten Bóg, który się objawia w drugiej osobie boskiej, wcielonej, zniepokalanej, czyli Jezus z Nazaretu, Bóg Ojciec i Duch Święty, że ten Bóg objawia się ludzkości jako uniwersalny Mesjasz, czyli Mesjasz całej ludzkości i całego stworzenia. I dlatego też ten Bóg zawiera przymierze z tymi, którzy właśnie w prawdzie, w duchu, którzy zjednoczą się z tym objawiającym się Bogiem. Dlatego właśnie ta scena i to, ta zmiana kierunku myślenia jest niewyobrażalnie wielka. I świetnie, że ten tytuł w pierwszym momencie brzmi bardzo prowokacyjnie, ale on później jest przez też autora. Autor, wydaje mi się, że wiemy, jest konwertytą ze świata judaistycznego, o czym sobie zaraz powiemy, jaki on jest i bardzo bogaty, i jednocześnie w wielu aspektach nieprawdopodobnie tragiczny, że taki świetny naród można przez tyle wieków okłamywać, jeżeli chodzi o podstawowe prawdy o Bogu, o Jezusie. I dlatego to balansowanie tego autora, już w rozmowach wcześniejszych z panem redaktorem, przed naszym spotkaniem, wiedzieliśmy, że trzeba będzie to ukazać, że autor stara się z niesamowitą żarliwością opanować to wyzwanie, które zawarł w tytule. Czy mu się w 100% udało
To sam chyba przyznaję, że nie zupełnie. Ale ja chcę dodać, czy komukolwiek z nas mogłoby się takie wyzwanie, czyli największe, pytanie o Mesjasza, czy ktokolwiek z nas, ludzi, mógłby tutaj poradzić sobie z takim wyzwaniem? Osobiście mam pewną daleko sięgającą wątpliwość. Dlatego to balansowanie autora żydowskiego, ale już jako katolika, jest tak, że tutaj ma swoją dynamikę i są momenty, kiedy autor panuje nad tym, żeby być wiernym tytułowi, a są momenty, kiedy po prostu zastanawia się, co to właściwie powinno znaczyć, a ja tego jeszcze nie potrafię z tych słów wydobyć. Tutaj kluczem poniekąd do zrozumienia tej publikacji jest sam proces nawracania się tego człowieka, przejścia do wiary katolickiej. Księże profesorze, to jak na profesora matematyka, informatyka, przejście na katolicyzm jest wielkim też wyzwaniem i intelektualnym, no ale nade wszystko oczywiście duchowym, prawda? Tak, olbrzymim. Drodzy Państwo, rzeczywiście pan redaktor Dariusz ma rację, że kluczem jest w tej pozycji to, co autor umieszcza na samym końcu. Nawet tytułując ten finał, ukoronowanie swoich rozpraw postscriptum, moje własne nawrócenie. Ale ono jest rzeczywiście kluczem dla całej pozycji. Posłuchajmy, drodzy Państwo, ponieważ to są tak bezcenne sformułowania, że będę się trzymać surowo tekstu, żeby nawet jednego ważnego pojęcia nie zinterpretować po swojemu, tylko pozwolę Państwu to zacytować głównie, a tylko przejścia są moje, żebyście Państwo wczuli się i jak ten klucz sobie tak uwewnętrznimy, uduchowimy, to już cała treść tej pozycji będzie nam stała do dyspozycji. Wychowałem się pośród Żydów wywodzących się ze średniej klasy na przedmieściach Nowego Jorku. Jako syn żydowskich uchodźców, którzy uciekli z Niemiec w pierwszych dniach rządów Hitlera. I dali mi jako konserwatywni dość staranne religijne wychowanie. Na wakacjach podróżował Szeman po całym Izraelu z rabinem Hasydów, rabinem Szlomo Karlebachem. Studiował matematykę i informatykę w Bostonie. Potem Szeman studiował na Harvard University, ale kryzys wiary pogłębiał się aż do jej odrzucenia. Byłem wewnętrznie rozdarty, niemal zrozpaczony. Absolutnie nie byłem w tych odczuciach odosobniony. Kolega z wydziału, profesor, raz zwierzył mi się, że w dzień po otrzymaniu upragnionego stanowiska, co wieńczyło ponad 10 lat wysiłków, prawie zeń zrezygnował, przytłoczony poczuciem pustki i bezcelowości wszystkiego, do czego tak wytrwale dążył. Mimo że dawno temu zarzuciłem życie religijne i modlitwę, moim podstawowym sposobem znalezienia równowagi ducha w tym okresie stały się długie, samotne spacery na łonie natury. Podczas jednego z nich na Cape Cod, sam na sam ze śpiewem ptaków, nim obudził się świat, wpadłem do nieba. To znaczy, doznałem obecności Boga. Również uświadomiłem sobie w jednej chwili, że sensem i celem mojego życia jest kochać i służyć mojemu Panu i Bogu.
Pamiętam, jak się modliłem. Daj mi poznać swoje imię. Jeśli jesteś Buddą, zostanę buddystą. Jeśli jesteś Apollem, zostanę twoim greckim wyznawcą. Jeśli jesteś Krishną, zostanę hinduistą. To wszystko mi nie przeszkadza, tylko nie bądź Chrystusem. Abym nie musiał stać się chrześcijaninem. Chrześcijaństwo traktowano jako wroga, jako zboczenie, jako zdradę judaizmu. Obwiniano je, że stało się przyczyną żydowskiego cierpienia trwającego już 2000 lat. Potem zdobyłem przypadkowo twierdzę wewnętrzną świętej Teresy z Awila. To jest jedno z jej dzieł mistycznych. Wręcz pożarłem tę książkę, ale nadal nie dawałem wiary żadnym konkretnym roszczeniom chrześcijaństwa. Dokładnie rok od dnia owego doświadczenia na plaży otrzymałem drugą, wielką i nadzwyczajną łaskę mojego życia. Było to w czasie snu. Kiedy się obudziłem, byłem bezgranicznie zakochany w Najświętszej Maryi Pannie, u której w tym śnie uczestniczyłem w audiencji z najpiękniejszą młodą kobietą, Najświętszą Maryją Panną. Kiedy się obudziłem, pisze dalej Roy Sherman, wiedziałem, że Bóg, który mi się objawił na plaży, był Chrystusem. Mój początkowy kontakt z chrześcijaństwem był zaś przez Kościół protestancki. Ale kiedy podczas spotkania z pastorem przeszedłem do tematu Maryi, słabo zaowalowana pogarda spowodowała, że powiedziałem sobie: uciekam stąd. Tymczasem moja miłość do Maryi zainspirowała mnie do odwiedzin sanktuariów maryjnych. Byłem między innymi u Matki Bożej w La Salette i innych. Intensywnie pragnąłem komunii. Podszedłem pewnego dnia do księdza i prosiłem o chrzest. Nadal nie posiadałem katolickiej wiary. Kiedy zapytał mnie, dlaczego chcesz być ochrzczony, ze złością odparłem: bo chcę przyjmować komunię, a wy mi na to nie pozwolicie, dopóki nie zostanę ochrzczony. Myślałem, że mnie wytarga za ucho i wyrzuci. Zamiast tego mądrze skinął głową i powiedział: aha, znaczy Duch Święty w akcji. Musiałem czekać kilka lat i dorastać w mojej wierze przed przyjęciem chrztu, ale w całym tym procesie moja miłość do Maryi i moje pragnienie do Eucharystii prowadziło mnie w tym zbliżaniu się do celu niczym igła kompasu. Jestem nieskończenie wdzięczny Bogu za moje nawrócenie. Jestem nieskończenie wdzięczny Bogu za ludzi, których dał mi, aby prowadzili mnie na mojej ścieżce. I jestem szczególnie wdzięczny Bogu za możliwość napisania tej książki i tobie, drogi czytelniku, że ją przeczytałeś. No właśnie, księże profesorze, teraz powiedzmy o samej zawartości tej książki. Roy Sherman, pisząc o zbawieniu, o swoim nawróceniu, ale o samym procesie zbawienia i tego, jak Żydzi odrzucili Jezusa Chrystusa, pisze o Talmudzie, o różnych relacjach chrześcijanie-Żydzi, ale też w tej pozycji pojawiają się ciekawe momenty, między innymi judaizm a Holokaust, czy na przykład ideologiczne
podstawy nazizmu albo antysemityzm po Holokauście, a tam między innymi są takie punkty: nazizm w świecie arabskim, rola islamu, oficjalny arabski antysemityzm. Księże profesorze, gdyby ksiądz nam mógł przybliżyć jakby sens tego układu, tej publikacji. Drodzy Państwo, już we wprowadzeniu Roy Scheman nadmienia swoje doświadczenie nawrócenia na wiarę katolicką, po czym uznano go pośród Żydów za najgorszego ze wszystkich Żydów, za apostatę, za zdrajcę, który zawiódł lojalność względem własnego narodu, bo po prostu stał się katolickim chrześcijaninem. Jego własne zdanie jest wprost przeciwne, że uczynił to w sposób świadomy i wolny, ponieważ, jak pisze, pełnia zbawczej doktryny jest zawarta w nauczaniu Kościoła katolickiego. I z tej racji właśnie, iż to Kościół oparty na świętym Piotrze głosi wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i wyznaje, że każdy Żyd, który nie akceptuje Jezusa, pozostaje w ciemnościach wobec prawdziwej roli judaizmu w historii zbawienia. Linia podziału pomiędzy samymi Żydami biegnie poprzez uznanie lub nieuznanie, że Jezus jest Mesjaszem. Dla Roya Schemana uznanie tej prawdy jest sprawą łaski, na którą, jak sam wyznaje, nie zasłużył i wskazuje na modlitwę jako źródło łaski konwersji dla tych, dla których ciała i krwi dokonało się wcielenie samego Boga jako człowieka z krwi i kości. W podziękowaniach, które są na początku, autor dedykuje tę pozycję Najświętszej Maryi Pannie, Matce Żydówce, która zaprowadziła mnie do swojego Syna. I później, już w kolejnych rozdziałach, których jest 9, ale pierwszy, Żydzi i nadejście Mesjasza, Scheman nadmienia, iż celem tej pozycji jest poznanie prawdziwego znaczenia judaizmu. Idzie o określenie roli Żydów i judaizmu w zbawieniu ludzkości. My rozumiemy to. Także my interesujemy się tym bardzo, jaka jest misja narodu wybranego w Starym Przymierzu. Ale dla niego, jako człowieka pochodzenia z tego narodu, jest to niezaskakujące. To znaczy, przed wcieleniem judaizm reprezentował w pełni samo objawienie się Boga człowiekowi. Na tamtym etapie objawiania się Boga oczywiście. A wiara Żydów wyrażała możliwie pełną lojalność i wierność człowieka wobec Boga. Oczywiście, że chodzi tutaj głównie o Pięcioksiąg i inne księgi święte Starego Testamentu. Począwszy od Abrahama, praojca we krwi i wierze, rozpoczyna się według niego historia Żydów, której rysem głównym jest całkowite oddanie się Bogu. I tutaj dostrzega autor trzy role, które miał naród żydowski w Starym Przymierzu spełnić. Po pierwsze, zawierzyć się całkowicie Bogu jak Abraham. Po drugie, miał wykazać się lojalnością wobec Boga i cnotą, czyli tutaj tym uosobieniem tej misji jest Mojżesz. I po trzecie, proroczo zapowiadać późniejszą historię zbawienia w swej własnej historii jak prorok Eliasz, co miało prowadzić do przyjęcia inkarnacji, wcielenia samego Syna Bożego. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że tutaj właśnie Scheman, wydaje mi się, że właściwie wydobywa z istoty Starego Przymierza tę misję, którą
naród wybrany miał spełnić. Oczywiście tutaj na tym etapie przydałaby nam się taka uwaga o tym, że wprawdzie Pan Bóg wybrał dla celów zbawienia naród wybrany, ale Pan Bóg jest stwórcą wszystkich narodów. Więc chodziłoby o to, żeby już na tym etapie podkreślić, że to wybraństwo narodu żydowskiego miało, powinno w samoświadomości Żydów prowadzić do tego, żeby całą ludzkość prowadzić do Boga. Ale to się tutaj nie pojawia. W drugim rozdziale Szeman stawia pytanie. Skoro takie misje otrzymał jego naród, to jak sprawdzili się Żydzi? I wskazuje od razu zgodnie z prawdą na resztę Izraela, jako małą garstkę wiernych, tego pojęcia używa chętni, która spełniła oczekiwanie Boga objawionego aż po Najświętszą Maryję Pannę i Józefa, Elżbietę i Zachariasza, Jana Chrzciciela i apostołów, z jednym niefortunnym wyjątkiem. Pierwszy męczennik Stefan oraz pozostali uczniowie, ponieważ wcielenie i mająca potem dokonać się ewangelizacja dokonują się przez nich, czyli przez Żydów. W tym kontekście nadmienia objawienia Matki Najświętszej w Fatimie i anioła Portugalii oraz Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie w Polsce. I powiada, że modlitwy niewielu w Portugalii doprowadziła do ocalenia Portugalii w I wojnie światowej, a modlitwy Polaków do ocalenia Polski w czasie II wojny światowej. Poprzez nielicznych Pan Bóg w swoim miłosierdziu ocala całe narody. I tutaj, myśląc tak o historii Izraela, nadmienia bardzo ciekawy przykład dwóch braci, bliźniaków, Żydów, którzy nazywali się Leman, a którzy osiągnąwszy wiek 18 lat, postanowili się nawrócić na wiarę katolicką. A to ci chłopcy byli osieroconymi chłopcami. Byli wychowywani przez kuzynostwo, przez wujków i ciotki Żydówki. Ale to nawrócenie tych chłopców, Augustyna i Józefa, wywołało oburzenie w ich rodzinie arystokratycznych ciotek i wujków, Żydów z Lyonu. Rodzina ta uciekła się aż do przemocy, której skutkiem mogła być nawet śmierć obydwóch chłopców. Ale policja francuska uratowała ich. Po czym wyznali, nasze nawrócenie w pełni było dziełem Boga. Ale co nas szokowało jeszcze więcej, to miłość i oddanie kapłanów i ludzi religijnych, którzy ślubowali służyć chorym. Urzekła nas, piszą dalej, ich pobożność w porównaniu z chłodem i obojętnością tych, którzy nas otaczali. Potem badaliśmy Pismo Święte. Pozwoliło to nam zrozumieć związek między starym a nowym prawem. Wtedy powiedzieliśmy sobie, jeśli Mesjasz już przyszedł, to jest nim Jezus Chrystus, a my musimy stać się chrześcijanami. Ci bracia Leman dodali, nikt nie może nas zmusić, byśmy wyrzekli się wiary. Jesteśmy zdecydowani raczej umrzeć. Wydaje się nam, że w wieku 18 lat jesteśmy na tyle dorośli, aby rozpoznać prawdę i oddzielić ją od fałszu. Ponadto ci Żydzi, co to żądają wolności wyznania dla siebie i dla protestantów, także nam nie mogą jej odmówić. Ci bracia bliźniacy zostali później kapłanami katolickimi i teologami oraz przyjaciółmi osobistymi papieża Piusa IX.
odegrali znaczną rolę na Soborze Watykańskim I i przygotowali dokument o tytule Postulatum. Dokument, w którym Święty Sobór miał zaprosić wszystkich Żydów do wnętrza Kościoła Chrystusowego, wskazując, iż Chrystus Jezus jest wypełnieniem oraz ukoronowaniem wyznania mojżeszowego, a nie jego zmianą, aby tym samym padł odwieczny mur separacji, a nieszczęsny naród izraelski szybko uznał Chrystusa i rzucił się w ramiona niepokalanej dziewicy Maryi, która nawet teraz jest ich siostrą według ciała, a która również chce być ich matką według łaski, jako jest i naszą. Dokument ten niestety z racji na wybuch wojny francusko-pruskiej nie mógł być na Soborze Watykańskim I ratyfikowany. Ciekawe, że Szeman odważnie mówi o niegodności najstarszych synów, czyli Żydów, którym błogosławieństwo zostało wycofane i powierzone synom młodszym, czyli poganom. Analogicznie jak dziedzictwo jakubowe, o czym wspomnieliśmy sobie, nie otrzymał najstarszy syn Ruben, lecz młodszy Józef. Podobnie jak w przypadku Izaaka, syna Abrahama, który był młodszym synem Abrahama od Izmaela z niewolnicy Hagar. To miejsce Sychar, właśnie gdzie się Jezus spotkał z Samarytanką, to właśnie było miejsce odziedziczone przez wielkiego i świętego Józefa Egipskiego. Jezus mówi o czcicielach bogów w duchu i prawdzie w tej rozmowie z Samarytanką. To znaczy, że Żydzi jako Żydzi, pisze Szeman, jako potomkowie cieleśni nie są synami Boga, lecz synowie obietnicy są uważani za potomstwo, za dzieci adoptowane. Przez to Pan Bóg nie naruszył swojej obietnicy, lecz rozszerzył ją na innych. Tutaj właśnie autor dostrzega na tym etapie refleksji, że rzeczywiście ta misja, nawet pierwotna narodu wybranego, to była torować drogę do Boga nie tylko sobie jako Żydom, ale wszystkim narodom. Przez to Pan Bóg właśnie, że i Szeman tutaj odróżnia to błogosławieństwo naturalne i przez łaskę. Moim zdaniem to błogosławieństwo naturalne zostało udzielone także poganom, ponieważ opatrzność boska też troszczyła się o wszystkie narody pogańskie, ale z jaką różnicą? Z taką, że Pan Bóg przez to specjalne przymierze z narodem żydowskim wcześniej narodowi żydowskiemu, czyli rozumowi Żydów, umożliwił zrozumienie sensu życia z Bogiem, poznania Boga głębiej i dalej i szczególniej. Szeman sądzi, i to jest właśnie bardzo ciekawy aspekt jego myśli, że wiara judaistyczna posiada w swoim centrum, w samo serce swojego bytu wpisaną relację do osoby Mesjasza, w którego wiara towarzyszy narodowi żydowskiemu od jego pierwszych dni, pisze, poprzez Torę, pisma proroków, w Misznie oraz Talmudzie, a także nadmienia takiego znaczącego żydowskiego filozofa z epoki średniowiecza, który się nazywał Mojzes Maimonides, który zmarł w 1204 roku, a urodził się w 1135.
i który był nie tylko filozofem, lecz także lekarzem. I nazywamy go również Rambam. I on w swoich pismach uznaje wiarę w Mesjasza jako przynależącą do obowiązku wiary wszystkich Żydów. I Maimonides pisze tak: ponieważ Mesjasz powstanie, ale kto nie wierzy w Niego i nie oczekuje Jego przyjścia, zaprzecza nie tylko prorokom, ale również Torze i naszemu nauczycielowi Mojżeszowi. Oraz zasada 12 dotyczy dni Mesjasza. Należy więc wywyższać Go i kochać. I modlić się do Niego zgodnie ze słowami wszystkich proroków od Mojżesza aż do Malachiasza. A kto podaje w wątpliwość, pisze dalej ten myśliciel żydowski, lub umniejsza Jego chwałę, czyli chwałę Mesjasza, już wyparł się Tory, która wyraźnie zapowiada Jego przyjście. Szeman ubolewa, że pojawiają się autorzy żydowscy, którzy chcą napisać dzieje judaizmu na nowo i całkowicie wymazać z tej historii kwestię Mesjasza Pana, ponieważ ulegają duchowi modernizmu. Temu antyduchowi uległ również Karl Marx, będący pod wpływem żydowskiego nacjonalisty Mojżesza Hessa, który także działał w Niemczech, który nawrócił, jak pisze Szeman, Marksa na socjalizm, twierdząc, że idea Mesjasza spełni się, cytat, w instytucjach społecznych całej zbiorowości ludzkiej, a nie w jakiejś konkretnej osobie boskiej, Mesjaszu zapowiadanym przecież przez wszystkie księgi Starego Przymierza. Niekiedy ta kolektywistyczna interpretacja, czyli już na gruncie socjalistycznej ideologii czy komunistycznej, dotyczy mesjańskich tekstów ze Starego Testamentu, co sprawia, że na przykład ten cierpiący sługa pański z księgi proroka Izajasza jest interpretowany nie jako osoba boska Mesjasza, lecz, cytat, naród żydowski jako całość. I teraz, kochani państwo, przechodzimy do szalenie zaskakujących, ale wiele z historii świata tłumaczących interpretacji Szemana. A mianowicie pojawia się bardzo mocno wyartykułowana kwestia Talmudu. I kochani państwo, ośmielam się postawić taką tezę tego wieczoru, może niedoskonałą, a może i błędną, że okazuje się, że jeżeli my katolicy, czy my Polacy nie zrozumiemy Talmudu, to w ogóle nie zrozumiemy żadnej z postaw Żydów w dziejach świata od jego powstania, a wiemy, że Talmud powstawał kilka wieków, mniej więcej od II wieku do VI wieku datuje się powstawanie Talmudu. I posłuchajcie, kochani państwo, jakie zaskakujące treści nam przybliża z kart Talmudu Roy Szeman, konwertyta z judaizmu na katolicyzm. Mesjasz jest zapowiadany w Talmudzie po Torze, najważniejszej księdze judaizmu. I to przyjście odnosi się do osoby, jak na przykład w słowach: w pokoleniu, kiedy przyjdzie syn Dawida, czyli Mesjasz. Albo w innych słowach: rabin Nechemiasz powiedział: w pokoleniu Mesjasza bezczelność będzie wzrastać, szacunek utraci swą moc, a królestwo zostanie zwiedzione przez herezję i nikt ich nie potępi. Talmud proponuje nadejście dwóch Mesjaszy.
Mesjasz ben Józefa i Mesjasz ben Dawida, czyli Mesjasz syn Józefa i Mesjasz syn Dawida. Pierwszy według Talmudu ma być Mesjaszem cierpiącym, drugi triumfującym. I w tych wypowiedziach Talmudu Szeman dopatruje się potwierdzenia prawdziwości chrześcijaństwa, co jest czymś rewelacyjnym, a ja bym powiedział, że nawet w pewnym sensie heroicznym, jeżeli chodzi o racjonalność, która jest pochodzenia żydowskiego i staje się katolicką. Otóż są to słowa o nienawidzących mnie bez powodu, co wskazuje na opis tożsamości Jezusa jako Mesjasza. Talmud przekazuje niektóre tylko informacje o Jezusie. Jaki mamy, drodzy Państwo, problem z interpretacją Talmudu? I o tym pisze Szeman. Otóż oficjalnie i Żydzi, i cała ludzkość, my mamy tak zwaną Basel Edition, czyli bazylejską wersję opublikowaną w Szwajcarii drukiem w roku 1578. Ale co ciekawe, że ta wersja drukowana różni się, jeżeli chodzi o wypowiedzi o Jezusie, zasadniczo od wersji spisywanych, czyli od rękopisów. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jasnym jest, że na przestrzeni wieków Żydzi, tak twierdzi Szeman, zacierali ślady historyczności Jezusa z Nazaretu. Ale w Talmudzie pozostało jeszcze wystarczająco dużo, żeby nas nie tylko poinformować, ale i zszokować, jakie treści o Jezusie z Nazaretu zostały w wersji drukowanej Talmudu ocalone. Cytat. Jezus Nazareńczyk, uprawiający magię, prowadził na manowce i oszukał Izraela. W przeddzień wieczoru Paschy Jeszu, czyli Jezus Nazareńczyk, został powieszony, ponieważ praktykował czary i przywiódł Izraela do apostazji. Został powieszony w Wigilię Paschy. Drodzy Państwo, czyż Komisja Stolicy Apostolskiej do spraw dialogu z Żydami nie powinna się upomnieć o prawdę o Jezusie z Nazaretu? O prawdę. A mamy tyle źródeł dokumentalnych, kim był Jezus z Nazaretu, nie tylko katolickich, lecz także pogańskich, rzymskich, że najwyższy czas według mnie, jeżeli oczywiście zarówno Kościół Chrystusowy w sensie ludzkim, jak też i każdy z nas poważnie traktujemy Jezusa, że najwyższy czas w XXI wieku, żeby się upomnieć o to, żeby naród żydowski te kłamstwa ewidentne w świetle źródeł historycznych absolutnie wykasował ze swojego dziedzictwa. Talmud, i o tym mówi Szeman, pomimo wszystko, pomimo nawet tych bluźnierstw przeciwko Jezusowi, pomimo tych kłamstw, zakłamywania prawdy przed własnym narodem i przed własnym sumieniem o Chrystusie, ale mimo wszystko Szeman sądzi, że trudno całemu światu żydowskiemu
odmówić faktu, że skoro Talmud, który tak jak świat judaizmu nie ma najpierw interesu, żeby promować Jezusa, ale mimo wszystko nawet te wypowiedzi o Jezusie, one świadczą o tym, że taka postać w historii świata zaistniała. Co więcej, proszę posłuchać, drodzy Państwo, jakie to jest konsekwentne. Jak łatwiej będzie nam zrozumieć ducha Talmudu i ducha, zdaje się, że każdego Żyda globu. Istnieją mianowicie także w Talmudzie wzmianki o uzdrowieniach dokonanych przez uczniów Jezusa. Ale Talmud dobitnie stwierdza, że jest lepiej umrzeć, niż korzystać z takiej pomocy. Wyznawcy Jezusa są określani w Talmudzie jako minim, co oznacza heretycy. W kilku miejscach jest o tym mowa, jak na przykład żaden człowiek nie powinien mieć jakichkolwiek kontaktów z minim. Jakichkolwiek kontaktów. Nie jest dozwolone nawet wtedy, aby zostać przez nich uzdrowionym. Przykład. Raz zdarzyło się, że Ben Dama, syn siostry rabiego Izmaela, został ukąszony przez węża i Jakob Kefar Sekinach, uczeń Jezusa, przyszedł, aby go uzdrowić. Ale rabbi Izmael nie pozwolił mu. Wtedy Ben Dama zmarł, a jego dusza odeszła. Po czym rabbi Izmael zawołał: szczęśliwy jesteś ty, Ben Dama. Podobnie twoja dusza, bo opuściła cię w czystości ciała, nie dopuszczając się żadnego wykroczenia, co mogłoby mieć miejsce po kontakcie z uzdrawiającym minim, czyli z chrześcijaninem. To, kochani Państwo, pokazuje, że odsłonięcie istoty myślenia Talmudu, czyli de facto prawdopodobnie ponad 90% wierzących Żydów, ale wierzących na gruncie Talmudu, zdaje się, że nam łatwiej jest zrozumieć teraz tę głębię dramatu w naszych relacjach choćby żydowsko-chrześcijańskich, które są dla nas jako chrześcijan katolickich zupełnie nie do pomyślenia. I tutaj właśnie pojawia się ta kwestia, o którą pan redaktor Dariusz zapytał. Kwestia Holokaustu. Proszę posłuchać, że Szeman wydobywa w swojej pozycji nieprawdopodobny kryzys, paradoks kryzysu teologii po II wojnie światowej, która doprowadziła do tak zwanej teologii po Auschwitz. Może już niektórzy z Państwa to pojęcie kiedyś słyszeli. Która między innymi w Elie Wiselu dostrzega zniszczenie przymierza Boga z człowiekiem, ale ze strony samego Boga. I dlatego teologia po Auschwitz odrzuca Boga jako Boga, co jest dopełnieniem według Szemana strategii Hitlera, aby zniszczyć judaizm i dać Hitlerowi pośmiertne zwycięstwo, którego wszyscy chcą go pozbawić. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że ten konwertyta z judaizmu, że on będzie aż na tyle odważny, żeby taką tezę wypowiedzieć. Rabin Arthur Herzberg odrzuca jako teolog żydowski dobroć Boga i pisze: byłem świadomy w 1948 roku, że już nigdy nie mógłbym wrócić do ortodoksyjnej wiary w Boga. Nie wybaczę mu Holokaustu.
i nie rozgrzeszę go, bo musiałbym się zgodzić, że obozy śmierci istniały w sferze, której on nie mógł kontrolować. A Elie Wiesel wspomniany napisze: jestem przekonany, że podczas Holokaustu przymierze zostało złamane. Do tej negatywnej linii przyłączyli się również teologowie protestanccy, jak na przykład Paul van Buren, który pisze: teologia może zamknąć oczy i udawać, że Holokaustu nie było. Nadszedł czas na zrewidowanie całej teologii i chrześcijaństwa w najbardziej radykalny sposób. Pośród tego grona znajduje się też pewien teolog katolicki, John Shea, ale są też i inni. A Shea pisze tak: po Shoah bóstwo, które mogło uratować 6 milionów, a tego nie uczyniło, nie może być tym samym Bogiem. Taki Bóg wydaje się być pozbawiony wiarygodności. A na ile, kochani Państwo, mogą być wiarygodne tego typu tezy? Z bardzo prostej racji, że przecież jeżeli przedstawiciele tego narodu odrzucają Boga, przybijają Go do krzyża, to jak można od odrzuconego w sposób rozumny i wolny oczekiwać ocalenia? Przecież to jest absurd. Dlatego też jako przeciwwagę stawia Szeman wzór świętej Edyty Stein i jej naukę krzyża. To jest ostatnie dzieło, które Edyta Stein formułowała przed uwięzieniem jej i wywiezieniem do Oświęcimia. I która pisze tak: wraz z męką i śmiercią Boga człowieka na krzyżu proszę Pana, aby zechciał przyjąć moje życie i śmierć. Napisała Edith Stein w 1939 roku: ku swojej chwale i uwielbieniu oraz na potrzeby swego Kościoła Świętego. A w innym miejscu Edith Stein pisze, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, zdaje się, że to było w marcu 1939 roku, napisała taki krótki tekst do swojej matki przełożonej. I mówi, że już jest prawie północ, że historia świata się w przedziwny sposób dopełnia. I jeżeli mi wolno, to chciałabym złożyć ofiarę z mojego życia, między innymi za mój naród. Szeman zdecydowanie pyta, trzeba zadać pytanie, czy Bóg, w którego Elie Wiesel wyznaje swoją wiarę, jest Bogiem Żydów, czy ten Bóg Wiesela jest jedynie narodem żydowskim. Jeszcze pięknie odpowiada na te obelgi i bluźnierstwa Wiesela François Mauriac: a ja, który wierzę, że Bóg jest miłością, także po Auschwitz, także po II wojnie światowej. I tutaj jeszcze ciekawe rzeczy pisze, jak Szeman broni prawdy o Bogu Kreatorze i teorię ewolucji uznaje jako teorię fałszywą i szkodliwą, że to Pan Bóg zainicjował istnienie gatunków i rodzajów istot żywych. Ale to jest kwestia może taka, do której w dyskusji powrócimy, ale chciałbym jeszcze w paru sentencjach nadmienić jeszcze bardzo ciekawe kwestie. Szeman zdecydowanie krytykuje eugenikę III Rzeszy Niemieckiej i niektórych środowisk w USA. Jeszcze przed II wojną światową, jak na przykład Planned Parenthood z Margaret Sanger na czele, która reprezentowała pełną podłości filozofię antyczłowieka i antyboga. T
Teza autora jest jasna. Eksterminacja Żydów przez III Rzeszę nie wypływała z chrześcijaństwa, ale z filozofii, z chrześcijaństwem całkowicie sprzecznej i z wszystkimi jego zasadami, z filozofii wywodzącej się z darwinizmu i wdrażanej przez wspomniane Planned Parenthood Margaret Sanger, także wpływ okultyzmu Madame Bławackiej oraz innych okultystów i satanistów jest wyraźny. Autor podkreśla również problem homoseksualizmu u części ludzi SS i innych formacji III Rzeszy Niemieckiej. I w tym kontekście opisuje dramatyczne odmowy ratowania Żydów przez USA, które doskonale wiedziało o eksterminacji Żydów. Ponieważ słowa Hitlera o tym zamieszczone były między innymi przez New York Times, cytat: my, Hitler, z naszej strony jesteśmy gotowi, by oddać tych przestępców do dyspozycji jakiegokolwiek kraju, a nawet niech świat zna moją dobrą wolę wsadzić na luksusowe statki i odesłać. Jak wiemy, USA odmówiło pomocy. I ciekawe, że kardynał Lustiger osądził cały hitleryzm jako szatański, ale także i tego typu akty, które nie ratowały człowieka potrzebującego pomocy. Ale jeszcze... Profesorze, jeszcze może już godzinę trwa nasz wykład, ale chciałem o takie dwie rzeczy zapytać. Mianowicie pierwsza sprawa, którą podnosi Schumann, mianowicie sprawa paruzji, przyjścia ostatecznego Jezusa Chrystusa. I on tutaj jako dowód, że żyjemy w czasach ostatecznych, podaje dość zaskakujące fakty, księże profesorze, gdyby ksiądz mógł się do tego odnieść, na ile to jest zgodne z rzeczywistością, z objawieniem, a na ile to jest jego pewne wyobrażenie samego ostatecznego przyjścia Jezusa Chrystusa. Pan redaktor Dariusz dotyka takiej kwestii, która jest tutaj z całą pewnością w jakimś tam sensie kontrowersyjną, bo Roy Scheman sądzi, że powstanie państwa Izrael to jest jeden z dowodów na to, że zbliża się dzień ostateczny. I tutaj, kochani państwo, ja osobiście, i tak wczoraj nawet też rozmawialiśmy też o tym, kwestia paruzji, i jeśli się wszystkie wypowiedzi Jezusa na ten temat prześledzi, i wypowiedzi jako Boga, i jako człowieka, bo i takie są. Bo Pan Jezus przecież też mówi, nie wiem, kiedy będzie koniec świata. A co to znaczy? Że wtedy Pan Jezus mówi w oparciu o swoją naturę ludzką. I co to znaczy? Że my jako ludzie możemy powiedzieć za Jezusem człowiekiem, my nie wiemy, kiedy będzie koniec świata. Ale ponieważ Pan Jezus daje nam jako Bóg pewne znaki, o których mówił już apostołom, dlatego też możemy powiedzieć tak, że może Roy Scheman za mocno wyakcentował i powiązał fakt ustanowienia państwa Izrael z paruzją, ale z drugiej strony, drodzy państwo, my w sumie nawet jako katolicy chrześcijanie, my nie mamy tutaj narzędzi czy argumentów, żeby też zasadniczo zakwestionować tezę jako tezę, to już niezależnie od tego, czy autor opiera ją na powstaniu państwa Izrael, czy nie, ale, kochani państwo, to, że dzieje świata się dopełniają, to nawet powiedział Pan Jezus w jego spotkaniach z siostrą Faustyną, że tutaj z Polski wyjdzie iskra, która będzie świadczyć o tym, że dzieje świata się dopełniają. Więc myślę, tak podsumowując to pytanie, czy próbując jakoś
dać rzetelną odpowiedź na to pytanie pana redaktora, to faktycznie to zespolenie autora Dnia Ostatecznego z faktem powstania państwa Izrael jest ryzykowną tezą. Ale to, że my nie mamy argumentów, żeby powiedzieć, że nie żyjemy w czasach ostatecznych, to jest prawdziwe. Czyli w kwestii paruzji, kochani państwo, to raz, że wskazana jest najwyższa ostrożność i taki błogi pokój ducha. Panie Jezu, wystarczy, że Ty to wiesz. Ja jako człowiek wcale nie muszę daty Twojego ponownego przyjścia znać. Ale wystarczy, że Ty to wiesz. I to mnie jako dziecko Boga satysfakcjonuje. I tutaj może, i to zresztą Szeman jest na tyle szczery, że on wyznaje, tak jak tyle lat przygotowywał się do chrztu, tak też widzimy, kochani państwo, że nasza droga wiary to jest drogą przez niepewność. My ogromnych obszarów prawdy nie znamy. My mamy tę prawdę w skarbie wiary, bo kochani państwo, do treści wiary naszej należy prawda o ponownym przyjściu. Czyli co to oznacza? Że w każdym człowieku wierzącym prawdziwie i święcie, czyli po katolicku, ta prawda o historyczna, o ponownym przyjściu Chrystusa na ziemię jest w nas. Tylko nasz rozum potrzebuje jeszcze trochę świateł chrystusowych, żebyśmy mogli my tę prawdę zdefiniować, dokładniej opisać. I tutaj, kochani, jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że ciekawa rzecz Szemana, który wprawdzie to powiedział, ale z tym jest związane pewne krytyczne stanowisko Szemana względem obecnego państwa Izrael. A mianowicie w tej pozycji właśnie nadmienia rok 1990, kiedy państwo Izrael nie chciało przyjąć dwóch Beresfordów. Beresford, tak się nazywali ci Żydzi, którzy pochodzili z Republiki Południowej Afryki. Ale powiedzieli państwu Izrael, że są hebrajskimi chrześcijanami. I takie określenie ich statusu we wierze zdyskwalifikowało ich, że nie zostali obywatelami Izraela. I właśnie tutaj w tym kontekście Szeman ubolewa nad tym, nad tą ideologią separatyzmu Izraela i żydowskiego w niektórych środowiskach żydowskich. I stąd też powiada, że między innymi z tych racji wielu Żydów, a my wiemy, że szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest taka fala nawróceń Żydów na katolicyzm. I tutaj jest, czego ja, kochani państwo, za czym tęskniłem w tej pozycji, tym bardziej, że dowiedziałem się, że Szeman był w Polsce i że Szeman był często w Izraelu i w Yad Vashem, ale ani jednym słowem nie nadmienił o wielkim bohaterstwie i wielkiej ofierze narodu polskiego w kwestii ratowania Żydów z tego ognia socjalizmu rasistowskiego III Rzeszy Niemieckiej. To uważam, że być może, drodzy państwo, ten autor w innym miejscu się gdzieś wypowiedział. To ja nie wiem, bo ja tylko zapoznałem się z tą jego pozycją. I co jeszcze, kochani państwo, jest w kontekście tego antysemityzmu, na przykład arabskiego, to tutaj szereg rzeczy bardzo ciekawie Szeman pokazuje, ale on relatywizuje. Nie wiem, jak to się działo w krajach arabskich. Być może, że mordu rytualnego w dziejach, w tej koegzystencji Izraela, czyli narodu żydowskiego z krajami arabskimi nie było, ale my wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego?
Dlatego, że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach mamy na przestrzeni różnych wieków, wtedy kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim, my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych. W związku z tym autor zapewne nie zna naszych dokumentów państwowych, ale które warto, żeby mu, i na pewno kiedyś będzie taka możliwość, żeby mu o tym też nadmienić. Więc kochani państwo, chciałbym tak, jeżeli wolno mi, to na sam koniec tak proszę w ciszy i w pokoju, zanim przejdziemy do dyskusji, to tak wejść w ducha modlitwy, którą ułożyła święta Edyta Stein. Kim jesteś, słodka światłości, która mnie zalewasz i rozjaśniasz noc mojego serca? Ty mnie prowadzisz swoją ręką macierzyńską. Jeśli mnie puścisz, nie postąpię naprzód nawet na krok. Tyś jest przestrzenią, która otacza mój byt i w której ty się ukrywasz. Jeśli mnie opuścisz, wpadnę w przepaść nicości, z której mnie wezwałeś do istnienia. Jesteś mi bliższy niż ja sama sobie, bardziej wewnętrzny niż moja wewnętrzność. A jednak nikt cię nie dotyka, nikt cię nie pojmuje. Żadne imię nie zdoła cię uwięzić. Duchu Święty, odwieczna miłości, przyjdź. Księże profesorze, dziękujemy za tę pierwszą część naszego spotkania. Dziękuję.